Witajcie, dzisiaj kilka słów o tym, jak zadbać o siebie, o tak zwanej ochronie energetycznej i o stawianiu granic, czyli co zrobić, żeby nie łapać, nie łapać energii innych osób, często negatywnych energii, co jest bardzo potrzebne, żeby się rozwijać i żeby wieść szczęśliwe życie. Myślę, że jest to temat bardzo przydatny, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy świat. Świat szaleje, ludzie szaleją, jak zachować spokój? Często jest tak, że masz w miarę ułożone życie, jesteś zadowolony ze swojego życia i wszystko ci się układa, ale dopadają cię różne emocje, które jakoby nie były twoje, tak? Nagle jesteś smutny albo zirytowany i mogą to być oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, o pracy ze sobą, różne traumy, które gdzieś tam wypływają, i które warto zauważyć i zaleczyć, ale często też po prostu łapiemy, łapiemy emocje, energię innych osób. I dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony, tak jak mówiłam wcześniej, już nawet nauka współczesna udowodniła, że nie kończymy się na granicy naszej skóry i mamy to tak zwane pole energetyczne czyli wystarczy tak naprawdę, że ktoś jest w naszym pobliżu, i te nasze pola energetyczne po prostu przenikają się, można by tak powiedzieć. Poza tym, jeżeli jesteś osobą empatyczną, to jesteś w stanie wyczuwać, wyczuwać po prostu nastrój innych osób, wyczuwać ich intencje i to generalnie jest bardzo przydatne, ale często osoby empatyczne, czy też mówi się o tych osobach wysoko wrażliwych, nagrałam też film właśnie o takich osobach. I gdzieś tutaj podlinkuję. I te osoby, owszem, jest to dar. Jeżeli umiecie z niego korzystać, to super. I, i to się przydaje też do, do pracy z ludźmi, do, do odczytywania pewnych takich niewerbalnych sygnałów, ale też osoby wrażliwe, osoby empatyczne, często mają problem, że właśnie te cudze, cudze historie, cudze emocje po prostu, po prostu je pochłaniają, tak? I zakłócają ich spokój, i często też wpływają negatywnie na ich życie. I, i troszkę ten, do tego nagrania, tego filmu zainspirowało mnie, mnie własne doświadczenie, bo gdzieś tam ogólnie pamiętam o tej ochronie energetycznej, o tym wszystkim, ale mimo wszystko bardzo często gdzieś to, gdzieś to umyka. I miałam ostatnio właśnie takie sytuacje, że, że niby wszystko jest ok. Ale miałam takie napływające, napływające emocje, które po prostu czułam, że, że nie są moje. Ja też mam taką. Mam taki dar, haha. Dar, dar nie dar, że po prostu ludzie, ludzie chcą mi, mi opowiadać o swoich problemach. I, i właśnie to jest taka troszkę, troszkę pułapka, tak? bo gdy pracuję z ludźmi z wami też może, na różnych jakichś warsztatach czy sesjach, to jakby wiem, że, jakby wiem, jakoś to wszystko staram się oddzielać i, i później się jakoś wyciszać czy oczyszczać i tak dalej i, i pamiętam, że, że problemy drugiej osoby są jej problemami, że ja mogę pomóc, ale, ale żeby to po prostu nie, nie weszło, że tak powiem, we mnie. Natomiast w życiu prywatnym po prostu o tym zapominałam. Bo w tych ostatnich, w ostatnich czasach, w ostatnich czasach wielu ludziom posypało się życie, i dużo osób przychodziło do mnie z problemami, dużo osób potrzebowało pomocy, dużo osób opowiadało mi też o drastycznych historiach ze swojego życia czy, czy z życia życia swoich bliskich. I jest tego bardzo dużo ostatnio i, i osoby, i osoby z bliscy znajomi, i, i jakieś osoby, osoby troszeczkę dalsze, gdy gdy mnie spotykają, zwierzają mi się z różnych swoich, swoich bardzo trudnych sytuacji, i są to często sytuacje no naprawdę trudne sytuacje przemocowe, sytuacje zdrowotne sytuacje no prawie, że na, praktycznie na granicy życia i śmierci. I dodatkowo są te całe energie, że tak powiem, które prze, przewalają się przez, przez planetę. Tak, ostatnie dwa lata dały nam w kość. Wiele ludzi jest sfrustrowanych, jest niezadowolonych. Teraz tu mamy też tematy ciężkie zaraz, zaraz koło nas, za granicą. I, I to wszystko, nawet jeżeli wiedziesz szczęśliwe życie, to no to, to wszystko dotyka. Tak? I jak gdzieś też zacząłam czuć taki ciężar. Nie wiedziałam skąd on się bierze, bo aktualnie nie mam, nie mam większych problemów. I, i, I myślę, że wszystko płynie, płynie ok, Ale właśnie odczuwałam, odczuwałam taki ciężar i, i nie wiedziałam do końca, co z tym zrobić, troszeczkę to ignorowałam. I w końcu postanowiłam o siebie zadbać i wybrałam się na masaż do mojej, do mojej znajomej, która też jest nauczycielką jogi, trochę siedzi w takich różnych tematach. I, i przypomniała, mi, przypomniała mi właśnie o tym, o tej ochronie energetycznej, o tym, żeby zadbać o siebie. I właśnie o tym, żeby nie nosić cudzych ciężarów, bo to cały dużo ostatnio nagrywałam właśnie o tych, o tych kamieniach, które nosimy w plecaku, tak? I często to są nasze kamienie, rzeczy, które zamiatamy pod dywan, jakieś niezaleczone traumy, jakieś rzeczy, jakieś pretensje wobec innych osób, rzeczy, których nie wybaczyliśmy, różne, różne rzeczy. I swoich kamieni mamy dosyć, i każdy z nas ma jeszcze jakieś kamienie, nawet jeżeli nie wiecie, ja też sobie często nie uświadamiam, a potem coś wychodzi, że jednak jeszcze coś tam, coś tam siedzi w tym plecaku. Ale chodzi o to, że właśnie każdy ma te swoje kamienie do obejrzenia i, i wyrzucenia, i uwolnienia się z tych swoich ciężarów, więc nie potrzebujemy nosić kamieni po prostu innych osób. I to jest taka myślę ważna przypominajka, bo przypuszczam, że, że wśród Was też są osoby, które po prostu łapią, są, empatyczne, czy, czy po prostu przejmują się innymi osobami. I tutaj jest cały temat stawiania granic. I z jednej strony to jest stawianie granic innym osobom. Przepraszam, będę się odgańżał od komarów. Krem na komary, tak, był, ale chyba zadziałał przez dwie minuty. Ehm, dobrze, no właśnie, tak jak z tymi komarami, tak, trzeba, trzeba umieć zachować granice. Ehm, więc... Dobrze, wracam do tematu, trochę mnie rozpraszają. Więc to jest z jednej strony umiejętność stawiania granic z innym osobą, żeby, żeby nie wchodzili jakoś tam do swojego życia. Stawianie granic, co jest dla ciebie OK, co nie jest dla ciebie OK. Ale to, o czym przypomniała mi ta znajoma, to jest też stawianie granic samemu sobie. Czyli tutaj nie o to chodzi, żeby nie pomagać innym ludziom, wręcz przeciwnie, tak, inni ludzie potrzebują pomocy i, i warto nieść pomoc, warto się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem, czy Chromką chleba, cokolwiek mo, możecie zrobić, żeby, żeby pomagać, żeby ten świat stał się, stał się lepszym miejscem dla wszystkich. Chodzi o to, żeby postawić sobie te granice, że to jest moje życie, a to jest życie tej drugiej osoby. I każda osoba przychodzi na tą planetę i ma pewne tematy do przerobienia. I chodzi o to, żeby skupić się na przerabianiu swoich tematów, ale nie możecie zajmować się tym. Przerabianiem tematów innych osób. Też nas ostatnio nagrałam film o pomaganiu innym, i też Wam tutaj podlinkuję, o pomaganiu innym właśnie w kontekście tej energii i chodzi o to, że każdy ma swoją wolną wolę i każdy decyduje. I nie możesz przeżyć życia za kogoś. Jedno życie do przeżycia to już i tak dużo do przeżycia i ogarnięcia się. I nie możemy przeżyć życia za kogoś, nie możemy za kogoś podjąć decyzji, możemy komuś doradzić, ale to, to on buduje swoją pewność siebie swoje granice. I chodzi o to, żeby właśnie w pracy z innymi ludźmi czy nawet właśnie w kontakcie z bliskimi, z rodziną, ze znajomymi postawić właśnie nie tylko tym osobom tą granicę, tylko sobie postawić granicę, że to jest moje życie i ja tutaj rozwiązuję swoje problemy, a ostatecznie to ta druga osoba musi zająć się swoim życiem, tak? Ty nie zrobisz tego za inną osobę. I tutaj tak, możesz wysłuchać, możesz pomóc, ale później chodzi o to, żeby nie wiem, wracasz do domu, wracasz do siebie i nie mielisz w głowie problemów innych osób. I to jest bardzo ważne, że owszem, jeżeli jest temat i chcesz komuś coś pomóc, nie wiem, wyszukać informacje, podesłać linki, cokolwiek, to robisz to, ale gdy skończysz to robić, to nie mielisz potem przez tydzień w głowie problemów innej osoby, tak mówię też o sobie. Tylko tylko po prostu skupiasz się na sobie, na swoich celach, na tym, co ty masz do przerobienia. Bo tego zawsze, zawsze coś, coś tam się znajdzie do ogarnięcia i, i na tym się skupiamy. Tylko często jest tak, że trudno jest po, po takiej relacji, trudnej rozmowie z bliską osobą, czy też z dalszą osobą, tak, przejść do porządku dziennego, tak, bo też mamy właśnie. Wszyscy jesteśmy jednością, współodczuwamy z innymi. Chcemy, żeby ten świat był lepszym miejscem, a tu słyszymy, że tu się nie udało, tu źle tu ktoś kogoś męczy. I, I w ogóle. I trudno jest, to trudno jest przejść nad tym do porządku dziennego, ale tak naprawdę możemy zmienić świat, tak naprawdę, tak naprawdę podsycając swoje wewnętrzne światło. I tak naprawdę żeby zmienić ten świat, to musimy emanować tym swoim wewnętrznym światłem. Jeżeli to nasze światło jest przyćmione cieniem innych osób, no to generalnie to nie działa, tak? Więc też, żeby rozświetlić mrok u innych osób, tak naprawdę musimy pielęgnować to swoje wewnętrzne światło. I um, no, więc jest taki, taki paradoks, tak, żeby nie brać tego cienia, tylko kierować się w stronę światła. I co zrobić, jeżeli właśnie miałeś kontakt z taką osobą, która ma naprawdę duże problemy? Co zrobić, gdy jednak włączyłeś ten telewizor albo obejrzałeś o trzy za dużo e, i, i spotkałeś się tam z mielonką i z kumulacją złych wydarzeń z całego świata? No ważne jest to oczyszczanie, no i w jaki sposób możemy się oczyszczać. Jest oczywiście dużo ścieżek, ścieżek i, i dla każdego coś miłego, jak to, jak to lubię mówić. Jedną drogą jest medytacja, jak wiadomo, jak wiadomo albo nie wiadomo. I to może być po prostu medytacja taka klasyczna, może to być medytacja prowadzona. W każdym razie jest to czas dla ciebie, kiedy, kiedy skupiasz się na siebie, na rozluźnieniu swojego ciała, na po zbyciu się tych natrętnych myśli, które latają, skupiasz się na, na przestrzeni na przykład swojego serca i, i puszczasz po prostu te rzeczy i, i oczyszczasz, się, e, oczyszczasz się z tego wszystkiego. E, tak jak nagrałam w filmie już wcześniej o ochronie energetycznej, który wam tutaj podlinkuję, e, są te wszystkie czarodziejskie e, rzeczy typu biała szałwia czy palo santo, którymi możesz okazać siebie, okazać pomieszczenia. Są różne kryształy, które też mają działanie ochronne. Pamiętam że też znajoma, znajoma, inna znajoma masażystka, też mi się pytała, czy ja podczas sesji się, się zabezpieczam energetycznie i wstyd mi było przyznać, że kurczę, no trzeba, trzeba o tym pomyśleć. I ona miała jakąś tam specjalną bransoletkę z, z jakichś określonych kamieni. Już nie pamiętam, to też kamienie trzeba, trzeba dobierać indywidualnie. Niektóre mają po prostu działanie, działanie ochronne, ale też można je powiązać ze swoim znakiem Zodiaku czy, czy po prostu ze swoimi, ze swoimi jakimiś aktualnymi potrzebami. No i te kamienie też, też, też fajnie wspomagają oczyszczanie. Jest oczywiście coś takiego jak woda. Woda ma super działanie o, oczyszczające zresztą taka jest, taka jest jej natura. I to może być już kiedyś mówiłam o tym, o braniu pryszniców. Ja, ja coś takiego praktykuję, że gdy biorę prysznic, jak oczywiście, znaczy biorę prysznic, biorę, ale, ale nie zawsze właśnie pamiętam o tym, żeby, żeby dać intencję w, w tą wodę, żeby oczyszczała nie tylko ciało, tylko oczyszczała umysł, oczyszczała czakry, oczyszczała pole energetyczne. Możecie po prostu z taką intencją brać brać, brać ten prysznic. Bo oczywiście też mogą być kąpiele długie, gdzie też właśnie z intencją, że ta woda oczyszcza i ciało, umysł, duszę, ze wszystkich negatywnych wpływów. Teraz też czas letni, więc można, można z taką intencją kąpać się w jeziorze, morzu, basenie, w, w jakim tam miejscu potrzebujecie. Jest oczywiście łodo natury, które tutaj mam w tle. Trzeba co prawda uważać na komary. Przyroda też bardzo fajnie harmonizuje i oczyszcza. Jest też taka metoda, o której też mówiłam, że po prostu kładziesz się na ziemi, z intencją, że oddajesz do Ziemi te wszystkie ciężary, które nosisz, I, i to też bardzo, bardzo fajnie pomaga. Samo przebywanie na łonie natury to też, tak jak mówiłam wcześniej, harmonizuje, te, te, harmonizuje półkule mózgowe, wprowadza nas, na, nas w te, ten stan alfa i też bardzo fajnie, fajnie oczyszcza. Też fajną techniką jest muzyka, korzystanie z różnego rodzaju instrumentów, też dostrojonych, zestrojonych w specjalny sposób, w ten stary strój, bo teraz jest, mamy nowy strój instrumentów. Chodzi o te 432 Hz, czyli są to wszelkie też instrumenty po prostu takie pierwotne, rdzenne i niektórzy od razu stwierdzą, że ale ja nie umiem grać, ale tak naprawdę każdy z nas ma to naturalne poczucie rytmu i to też tak naprawdę chodzi o to, do czego masz, masz dostęp, ale myślę, że jeżeli chcesz sobie sprawić jakiś prezent, to, to warto zainwestować w jakiś instrument i to mogą być zarówno bębny, na przykład są bębny szamańskie, już można tak naprawdę już tanio kupić, są takie bębenki już wykonywane w Polsce, takie bardzo proste i wtedy masz bęben i pałkę i... Na początku można robić bum, 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 można grać rytm serca, można po prostu dać się ponieść. To jest też tak naprawdę tylko e, gdzieś przełamanie swojego oporu swojego ja nie umiem, ja nie potrafię. E, oczywiście fajnymi instrumentami są też misy tybetańskie, e, i tutaj, tutaj też nie trzeba grać na nich tak jak właśnie, tak okrężnymi ruchami. To też, Znaczy, warto to robić, ale to jest to powiedzmy trudniejsze. Ale tak naprawdę, uderzenie pałką i poczekania, aż instrument wybrzmi, to już też super oczyszcza i, i harmonizuje ciało. Co tam jeszcze jest z instrumentów? Są tinksze. Tinksze to są takie dzwoneczki metalowe nasz, połączone sznureczkiem, i jak je połączycie, to też jest takie. Dzink, który fajnie oczyszcza, oczyszcza aurę. Jest kalimba, mój ukochany instrument, i, i to jest instrument do grania takich różnych melodyj, jak też właśnie dostrojony do, do 432 Hz. No jest ta kalimba, właśnie znam w prezencie bukiet strawy. Jest kalimba, na której można wygrywać takie proste melodyki. I, I kiedyś byłam w wakacje u mojej rodziny i mieliśmy ze sobą kalimbę, akurat po drodze byliśmy. Zatrzymaliśmy się w Prapełni, żeby, żeby kupić, kupić jakąś nową kalimpkę, i, i już nie pamiętała moja ciotka. się mówiła, że nie, że ona nie umie grać na instrumentach i, i, i w ogóle, a potem yy, jednak ją przekonaliśmy, żeby spróbowała. I się okazało, że kurczę, że to rzeczywiście, że to działa że to tak właśnie e, hipnotyzuje wręcz. Wchodzisz w ten taki trans. I, i grając zapominasz o tych wszystkich, wszystkich problemach i że jest to, sama stwierdziła, potwierdziła, że jest to, że jest to fajne, fajne narzędzie, narzędzie terapeutyczne. Więc to takich z takich myślę podstawowych instrumentów to byłoby tyle. Jeszcze oczywiście jest coś takiego jak kij deszczowy, co jest już w ogóle bardzo proste do użycia, gdzie obracasz go i, i przylatują różne ziarenka. Albo muszelki, kamyczki, różne rzeczy tam są napychane do środka, można też samemu sobie zrobić kiki deszczowy ale to już osobna bajka. I ten szelest yy, przypomina dźwięk właśnie szelest wody, szum, szum wody, szum deszczu i to też bardzo fajnie, fajnie działa oczyszczająco, więc te instrumenty yy, też mają bardzo fajne działanie. I też y, właśnie technika, o której przypomniałam i ta znajoma, i którą kiedyś też da dawno, dawno temu kiedyś stosowałam regularnie, jest to taniec, tak? Że gdy masz trudne emocje, gdy czujesz ciężar, to po prostu włącz ulubioną piosenkę i wytańcz to. No, więc to sama muszę też ponowić ten nawyk. Y, no, więc to tak myślę, taki, taki plan minimum. Ale ta jest szeroka, myślę, że każdy znajdzie coś, coś dla siebie. Warto, warto pamiętać o tym, żeby dbać o siebie, bo jeżeli nie zadbasz o siebie, to też nie będziesz mógł pomagać innym ludziom. I myślę, że warto pamiętać o, o tej swojej ochronie energetycznej. Wachlarz dostępnych metod jest, jest szeroki. Możecie też sobie stworzyć, bądź nabyć jakiś amulet ochronny, no tego jest dużo. Nie? I pamiętać właśnie o takich, nawet samemu wymyśleć sobie rytuał. Y, jakąś taką czynność, która, w którą wkładacie intencję, że będzie was oczyszczać. Tak? Możecie obierać ziemniaki z intencją oczyszczenia ze złych energii. Tak? I te skórki wyrzucone od ziemniaków będą symbolizowały y, symbolizowały ciężar, który niesiecie. Tak? To, to jest kwestia kreatywności, to jest kwestia tej intencji, tak? bo to my, my kreujemy naszą rzeczywistość i, i możemy sobie sobie dać taką intencję. I warto pamiętać właśnie o tej ochronie o tym oczyszczaniu się też z tego względu, że jeżeli będziemy łapać energię innych osób, będziemy pogrążać się w ciemności i sami będziemy obniżać sobie te wibracje, będziemy osobami sfrustrowanymi, z depresją i, i, i smutnymi, i, bądź wściekłymi, to też niewiele będziemy mogli zdziałać w rozświetleniu tego świata i, i w pomaganiu innym i w tworzeniu lepszej rzeczywistości. Więc tak przypominam i sobie, i Wam, i zachęcam do praktykowania własnych metod oczyszczenia. A teraz idę ratować mój mały świat. Pozdrawiam Was serdecznie.